Wielka Woda 2020. Sprawdzamy sytuację. Woda w Odrze przybiera dramatycznie szybko. Prognozy pogody nie są optymistyczne, a fala kulminacyjna dopiero dotrze do brzegu. W tej chwili wskaźnik na brzeskiej marinie wskazuje 5 metrów. Mieszkańcy okolicznych ulic spoglądają na rzekę z dużym niepokojem. '97-2010. Mhm. Jak pan wspomina ten czas? No, w 97 roku było strasznie, nastraszyli i wojsko tu było i... Ale sama woda to weszła do... tak jak przynajmniej u mnie w domu, weszła tak ponad metr. Tragedia, bo stała tam muł, taki brudna ta woda, nie? Śmierdząca, no, to takie było. No i wszystko, piwnice, garaże, to normalne, nie? Zalane. No nie, chyba nie obawiam się, no, że będzie tak jak w 97 czy 2010. No, jednak te mury są. Mówią też, czytaliśmy dzisiaj w internecie, że zbiornik Raciebóz też działa, także... Czyli śpi pan spokojnie? No tak myślę. Pan Stanisław przeżył już dwie powodzie. Z każdej wychodził poszkodowany, gdyż jego mieszkanie znajduje się na parterze. Pokazał nam zdjęcia z poprzedniej powodzi w 2010 roku i opowiadał, jak to było. Jak wyglądała pomoc, jak wspierali go sąsiedzi i nawet żartował. Jednak tym razem jest dobrej myśli i liczy, że nowe wały i zabezpieczenia dadzą radę w zbierającej wodzie.